Szanowni Państwo, kolejny wykład z cyklu filozofii greckiej. Będzie dotyczył średniego platonizmu i neoplatonizmu, czyli właściwie tego, co już przywoływany przeze mnie Franciszek Brentano nazwał mistycyzmem filozoficznym. Dla pewnego porządku chronologicznego najpierw omówię pewnych prekursorów neoplatonizmu. Wśród tych prekursorów no, znalazł się Cyceron, bo wtedy żył, nie wiem, czy Cyceron byłby zadowolony. Że, że jest umieszczony w grupie prekursorów neoplatonizmu, ale na pewno filon z Aleksandrii i cały medioplatonizm, czyli średni platonizm, w jaki sposób yy, no, pełnią rolę prekursorów neoplatonizmu. Potem omówię plotyna i sam neoplatonizm w podziale na trzy szkoły syryjską, aleksandryjską i ateńską. Yy, Dwa słowa jeszcze o medioplatonizmie czy średnim platonizmie. Proszę Państwa, to jest kilkaset lat dziejów filozofii, które właściwie w podręcznikach kwitowane są paroma zdaniami, ale wśród historyków filozofii dzisiaj jest moda na badania tego medioplatonizmu, i na przykład no, podręcznik profesora Realego, o którym Państwu mówiłem, już Poświęca właśnie średniemu platonizmowi bardzo dużo miejsca, wydobywając bardzo wielu ciekawych, całkiem nieznanych i mało znanych autorów. Także no, ten podręcznik jest, jest jak gdyby świadectwem tej obecnie mody na badanie właśnie tego okresu. No, zresztą trudno się dziwić, właśnie okresu nie, mało zbadanego, czy niemal niezbadanego. Tak, jak powiedziałem, zaczniemy od Marka Tulliusza Cycerona. Wszyscy o nim słyszeli, ale rzadko kto uważa go za filozofa. Raczej mówi się o nim jako o prawniku, jako o polityku, obrońcy republiki, jako o no, mówcy, literacie. Natomiast, właśnie najrzadziej. Jako o filozofię, nawet, nawet w różnych hasłach encyklopedycznych dotyczących Malka, Malka Tuliusza Cycelona, ten, ten filozoficzny akcent się czasami w ogóle nie pojawia. Tymczasem Cycelon odebrał staranne wykształcenie filozoficzne. Poznał filozofię epikurejską, poznał sceptycyzm akademicki, stoicyzm, ale także dość dobrze znał arystotelizm. No i z tego zwykle, jeśli się mówi o jego, o jego stanowisku filozoficznym, no to podkreśla się, że po prostu był właściwie literatem i, i, i a filozofię tak no, wklejał jak mu, jak mu pasowała. W związku z tym Proszę Państwa, dawniej, jeśli mówiono o Cycelonie jako filozofie, podkreślano jego właśnie taki eklektyzm. Mówiono zresztą, że ten eklektyzm jest charakterystyczny dla średniego stoicyzmu, bo raczej właśnie Cycelona wiązano ze stoicyzmem. No i po prostu uważano, że główna zasługa Cycerona polega na no, popularyzacji problematyki filozoficznej. Proszę Państwa, dziś się trochę patrzy inaczej na Cycelona, słusznie inaczej, bo zwraca się uwagę jednak na jego ogromną erudycję filozoficzną plus kulturę literacką. No, jednak był Cyceron wybitnym łacinnikiem. I teraz Cyceron pisał po łacinie. Studiował po grecku, ale pisał po łacinie i, proszę Państwa, dostarczył łacinnikom, tak można powiedzieć, no, bardzo kompetentną informację o filozofii no, w języku łacińskim. To spowodowało, że Cyceron musiał. Przełożyć na łacinę wiele terminów greckich. Musiał te, te, tę terminologię dostosować do języka łacińskiego i właściwie przez no, całe lata używano w, w języku łacińskim terminów, które, których przekładu dokonał Cycelon i których znaczenie określił Cycelon. W związku z tym można powiedzieć, że w dużym stopniu no wyznaczył przynajmniej terminologię łacińską, terminologię filozoficzną. Proszę państwa, a niezależnie od tego był bardzo długo, no właściwie nauczycielem, nauczycielem. Nie tylko retoryki, nie tylko literatury, nie tylko prawa, no ale także filozofii. Tutaj na tej, na tej rycinie jest taki znaczący obrazek. Ten, ten na tym obrazku święta Monika przyprowadza do szkoły, do pierwszej klasy, tak należy to rozumieć, świętego Augustyna. No i tego oczywiście nie widać na tej rycinie, ale te książki, które trzymają ci uczniowie, to są teksty Cycerona. To pokazuje, że po prostu no, cycelon fun funkcjonował no, jako po prostu źródło nauczania nawet takiego y, elementalnego, podstawowego. Y Proszę państwa, y Cycelon oprócz tych takich nazwijmy to zasług, technicznych czy metodologicznych, ma także swoje poglądy filozoficzne. Mianowicie to, co przekazał y no, późniejszym pokoleniom to jest pewien gmach etyki. I proszę Państwa, według mnie jest to zasadniczo etyka Arystotelesowska modyfikowana stoicyzmem, bo znajdziemy tam teorię cnót, teorię przyjaźni, no i pewien no, charakterystyczny dla Cycerona egalitaryzm. Y, przy to, przytoczę Państwu no, y, z pism Cycerona taki opis y, człowieka. Y, człowieka no, wykształconego, kulturalnego, y, takiego no, chciałoby się powiedzieć dżentelmena. Człowiek cnotliwy jest sumienny, uczciwy, szlachetny. Postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami. Nie okazuje żadnej porządliwości rozwią rozwiązłości zuchwalstwa, natomiast wykazuje się stałością charakteru i w miarę ludzkich możliwości idzie za głosem natury, najlepszej przewodniczki życia. Ludzie tacy są zawsze szczęśliwi. Proszę państwa, jest jeszcze jedna rzecz, którą Cyceron przekazał późniejszym epokom przede wszystkim chrześcijaństwu. Pewien wzór humanitas ludzkości. Mianowicie ten humanitas reprezentuje mądry mówca, wykształcony mówca. Czyli, czyli jest tak, że obowiązkiem człowieka, no właśnie kulturalnego, jest kształcenie, wykształcenie się. A gdy już się jakąś wiedzę posiądzie, należy ją przekazywać. Należy umieć ją przekazać. Należy po prostu, no, być dobrym mówcą. Ale oczywiście warunkiem, czy wstępem do bycia, do bycia dobrym mówcą, jest owo wykształcenie, owa mądrość, mądry mówca. Tutaj jest, no, proszę zobaczyć, pewna no, dystans wobec, wobec tego, że retoryka jest tylko techniką, że można mówić cokolwiek. No nie. Najpierw trzeba mieć, o czym mówić, żeby, żeby po prostu uczyć się techniki mówienia. W każdym razie na ten humanitas składa się oprócz właśnie tego. Mądrego mówcy, pewna właśnie kultura wewnętrzna, właściwe relacje z ludźmi, po prostu sympatia, lubienie ludzi, filantropia. I teraz tacy ludzie, ludzie mądrzy, ludzie mający właśnie dobry stosunek do innych, powinni kierować wspólnotami. No i y i tu dopiero też potrzebna jest ta sztuka wymowy, no żeby też no, potrafili przekonać y, innych do swoich, do swoich racji. Proszę Państwa. Y, Cyceron przejął od Stoików teorię prawa naturalnego, ale zinterpretował ją i opisał no, zgodnie, można powiedzieć, trochę ze, z rzymską. Mentalnością taką prawniczą, no i właściwie ta koncepcja prawa naturalnego, która do dziś funkcjonuje, ma swoje źródło właśnie w tekstach Cicelona. To prawo naturalne, prawo, które no właśnie wyznacza, czy jest, tkwi w samej naturze rzeczy, a pochodzi od Boga, przejawia się w postaci takich, no, Pragnie i inklinacji. Jakich? Mianowicie przede wszystkim pragnienie zachowania życia. Dalej, skłonność do przekazywania tego życia. Potem poszukiwanie prawdy. To, że mamy rozum, to, że mamy intelekt, po prostu y, powoduje w nas naturalne pragnienie dowiadywania się prawdy, poszukiwania prawdy. I wobec tego mamy prawo do tej prawdy. Dobrze no, Państwa, no, yy, no, dotyka nas, gdy ktoś nas oszukuje. Gdy ktoś mówi nam nieprawdy. No, czujemy się, że mamy prawo do prawdy. Kolejna rzecz. No, to, że żyjemy w, w społeczeństwie, czy w, w społecznościach, no, mamy też taką potrzebę autorytetów społecznych. Chcemy no, komuś ufać. Oczywiście to ma swój drugi aspekt. Ci, którzy są dojrzali, ci, którzy poznają prawdę, powinni no, też mieć chęć służenia wspólnocie, kierowania wspólnotą, ale to kierowanie wspólnotą jest, jest służeniem wspólnocie. No i że z prawa naturalnego dla Cycerona wynikała też pewna inklinacja do porządku, ponieważ rzeczywistość jest uporządkowana, my też mamy taką naturalną skłonność do jednak porządkowania porządkowania różnych rzeczy wokół siebie, w sobie, w głowie. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, Cyceron był no, takim można powiedzieć, fanem mądrości, ale także zostawił piękny traktat o przyjaźni i badacze wskazują, że bardzo podobnie, w podobnych słowach, określał mądrość i przyjaźń. Dlatego, że mądrość, sapiencja, est rerum divinalum et humanalum scientia. Czyli mądrość jest wiedzą na temat rzeczy boskich i ludzkich. Albo jest wiedzą o rzeczach boskich i ludzkich. Natomiast amicycja est omnium divinalum humanarum quererum consensio. Czyli przyjaźń jest... Y we wszystkich sprawach boskich i ludzkich zgodą. Jest zgodą we wszystkich sprawach boskich i ludzkich. O tak, trzeba by po polsku powiedzieć. Czyli mądrość to jest wiedza o sprawach boskich i ludzkich, przyjaźń to jest zgoda. W, właśnie w dziedzinie spraw boskich i ludzkich. Potem no, różni autorzy, na przykład, no nie wiem, święty Augustyn, czy. Czy autorzy średniowieczni jest taki, Elred Rivol, autor takiego no, wspaniałego traktatu o przyjaźni duchowej, który no, zbudowany jest zresztą na myśli Cicerona, rozważa na ile, na ile, jak, jak głęboki stopień musi być tej zgody w przyjaźni. Czy mogą być to różnice, a, a, a jeśli tak, to jakie? No, bardzo, bardzo to zresztą wszystko jest ciekawe. I wszystko ma źródło w Cycelonie, także, także to oddziaływanie Cycelona jest bardzo głębokie i bardzo, bardzo długie. Wspomniany przeze mnie z rivoll żyje w XII wieku w Anglii. Y Tyle może o Cycelonie. Proszę Państwa, na pewno pewnym prekursorem neoplatonizmu jest Filon Aleksandrii. Filon z Aleksandrii, który żyje na przełomie R, er, mówi tak o Bogu: że jest Bóg i jest Boży Logos. Boży Logos, który pochodzi od Boga. I w tym Bożym Logosie są po prostu wszystkie myśli Boga. Są to myśli o świecie, czyli to są prawzory rzeczy. Ten logos rządzi także światem. No, jest podobny do Boga, reprezentuje Boga i można go nawet nazwać Synem Bożym. I teraz, skąd to wiemy? Mianowicie z Dowiemy się tego wszystkiego, gdy Biblię będziemy czytali w sposób alegoryczny. Będziemy próbowali rozpoznać symbole, jakie, jakie Biblia nam przekazuje no, w tym, co przedstawia, niekiedy bardzo tak plastycznie czy fizycznie. Przykładem takiej interpretacji dla Filona jest hmm, Fragment księgi, rodzaju, dotyczący stworzenia, że, że Bóg ukończył czy stworzył niebo i ziemię. I filon pisze tak: Mowa tu o powstaniu rozumu i spostrzegania zmysłowego. Nie chodzi tu jednak ani o rozum jednostkowy, ani o jednostkowe spostrzeganie, lecz o ich ideę. O ideę rozumu i ideę spostrzegania. Symbolicznie nazwano rozum niebem, ponieważ byty myślowe są w niebie, a spostrzeganie zmysłowe otrzymało naturę bliższą ciału i ziemi. Dziedziną rozumu są byty bezcielesne i zmysłowe. No, proszę Państwa, to trzeba mieć dużą fantazję, żeby, żeby niebo i ziemię z księgi Genezis potraktować jako ideę rozumu i ideę postrzegania zmysłowego, no ale ale Filon tak to zrobił i był bardzo z tego zadowolony. Jeszcze ważniejsze, może nawet dla neoplatonizmu i dla późniejszej filozofii, jest jego postrzeganie człowieka. Tak jak Państwo widzieli w, tym, w tej interpretacji Boga, no, jest tam dużo z platonizmu, i w interpretacji człowieka jest też, Nawiązanie do platonizmu i przekroczenie tego platonizmu już przy Platonie trochę o tym wspominałem. Mianowicie, Filon mówi tak: człowiek nie jest zdolny o własnych siłach poznać prawdę. Tu no, przypisuje mu się w tej dziedzinie właśnie sceptycyzm. Dlaczego? Dlatego, że mamy ciało. Ciało to jest więcej niż więzienie duszy. Ciało po prostu jest grobem duszy. I dlatego można powiedzieć, że człowiek to jest dusza w grobie ciała, zamknięta w grobie ciała. Już wspominałem Państwu, jeśli koncepcję Platona można powiedzieć, że człowiek to jest dusza uwięziona w ciele, no to dla filona dusza to jest w grobie ciała. Z więzienia można wyjść. Z grobu o własnych siłach się nie wychodzi. Z grobu wychodzi się dzięki łasce Bożej. W związku z tym, y, ciągnąc tę analogię, jakiekolwiek poznanie prawdziwe jest możliwe wyłącznie dzięki łasce Bożej. A jeśli tak jest, to Jedynym przedmiotem godnym poznania jest Bóg. Bo jak poznamy Boga, to poznamy wszystko, bo wszystko poznajemy dzięki łasce Bożej. I teraz drogą do poznania Boga są właśnie alegorie biblijne. Tyle, tyle jeśli chodzi o Filona. Krótko o średnim platonizmie. Proszę Państwa. W 1986 roku, już o tym wspominałem, przed Chrystusem, Sula zdobył Ateny, zniszczył Ateny, wyciągał jej Akademosa, filozofów rozpędził. W związku z tym no, rozpieszkli się oni po no, całym, tym, całym tym państwie w różne miejsca. No. Nawiązując, jeśli chodzi o tych, którzy nawiązywali do Platona, i, i w różnych kierunkach rozwijając platonizm. No to, są, to są takie nazwiska, jak tutaj, które, ma, które są wymienione na tym slajdzie, a więc Plutarch, Ammonius, Gajos, Albinos, Apulejusz, Teon, Maksymos Stylu. Co najogólniej można powiedzieć o, naj, o ich nauczaniu? No, pierwsza rzecz. Do łask wróciła nauka o ideach. Te idee zaczęły pełnić trochę inną funkcję niż u Platona bardziej taką funkcję mistyczną, ale w każdym razie do, do tych najważniejszych, zdaniem Aristotelesa, tez Platona, wrócono dopiero w średnim platonizmie. Wobec tego na czoło wysunął się dialog Timajos. Timajos Uznany został za najważniejszy dialog Platona, bo to jest dialog o stworzeniu świata, o stworzeniu człowieka, o, o, o funkcjonowaniu. No, dialog, który łatwo jest zinterpretować religijnie. W związku z tym, cały średni Platonizm właśnie jest tym, co Franciszek Brentano nazywał. Mistycyzmem religijnym. Dlaczego? Dlatego, że celem tej filozofii jest zbawienie już nie takie trochę zakamuflowane, jak u Platona, czyli przez studia filozoficzne wrócimy z powrotem do świata idei. Tutaj chodzi wprost o to, że, że celem, jest, celem jest zbawienie ale te źródła wiedzy filozoficznej są nadprzyrodzone. To znaczy są objawienia, są no, sny prorocze, są jakieś innego typu przewidzenia. No i jeśli chodzi o samo nauczanie, jest to głównie moralizatorstwo, jest ogromny nacisk położony na zagadnienia etyczne, no bo to właśnie etyka ma nas zaprowadzić do nieba. Proszę Państwa, i można powiedzieć, że niejako podsumowaniem tego, podsumowaniem, a zarazem nowym otwarciem, jest filozofia Plotyna. Jest filozofia Plotyna, którą, którą nazwano neoplatonizmem. Jakie są najważniejsze elementy nauczania Plotyna? Przede wszystkim hierarchizm bytowy. Świat jest uporządkowany hierarchicznie w taki sposób. W sposób takiej drabiny zwężającej się ku górze, i na samej górze właściwie te, te ramiona drabiny się zbiegają w punkcie, w jednym punkcie. I teraz z tego punktu centralnego, z tego najwyższego, wyłaniają się kolejne etapy. To wyłanianie się nazwano emanacją. Jest dyskusja na temat, czy, czy sam plotyn używa tego terminu, czy nie. Mniej tutaj jest ważne. Ważne jest, że, że każdy kolejny szczebel tej drabiny pochodzi z tego, który jest wyżej, przez takie właśnie swoiste wyłonienie się, które nazwano emanacją. To jest, to jest kolejna teza. Najważniejszym poznaniem jest intuicja. Intuicja, i tutaj jest o tyle to groźne, że neoplatonicy używają słowa teoria, czyli no, to, co u Arystotelesa tłumaczy się po polsku jako teoretyczna kontemplacja, tutaj jest to intuicją. Na czym to polega? Na uchwyceniu miejsca. Jeśli jakiś byt chcemy poznać, to znaczy uchwycić jego miejsce na tej, na tej drabinie bytów, jego odległość od jedni. I to y, chwytamy to intuicyjnie. Y, I teraz y, cała rzeczywistość rozbija się w taki sposób od góry do dołu. Ale jest możliwość powrotu jest możliwość redicjo. Właśnie y, od dołu poprzez no, bytowe doskonalenie się, y, jest możliwość wejścia na wyższe szczeble drabiny, i to jest religijny aspekt tego neoplatonizmu. Proszę Państwa, w te hipostazy, czyli te szczeble, drabiny, hypostasis u Plotyna są właściwie cztery, czyli u Plotyna jest to jeszcze taka, no można powiedzieć, drabinka pokojowa, mała. Mianowicie na samej górze, to, 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 ten szczyt owej drabiny, to jest właśnie y, hiperples nadpełnia, y, y, zwana jednią, no, po, po, polsku, czy, y, no, po polsku, mówi się jednia, y, specjaliści mówią, że raczej trzeba powiedzieć jedno y, hiperples nadpełnia, to, to, bo ta ta, to, to określenie jednia jest dość dobre, bo to jest jedyne, jedyne, można powiedzieć, pozytywne określenie tego, tego bytu. Że on, jest, że on jest właśnie taką absolutnią jedną. Wszystkie inne określenia są, są nieadekwatne, no bo powiemy, że on jest pełnią. Nie, on jest czymś więcej jak pełnią. On jest właśnie hiperplelec. On jest hiperpełnią, nadpełnią. Czy on jest dobrem? No, no no, nie jest dobrem, no, jest czymś więcej niż dobro, i tak dalej, i tak dalej. To jest, to jest źródło całej rzeczywistości. Pierwszym emanatem, pierwszą hipostazą, pierwszym szczeblem tej drabiny jest nus, jest boski rozum. Drugim, wyłaniającym się z kolei, jest dusza świata. Dusza świata, czyli Czyli to, co psychę, to, co organizuje nasz świat, świat empiryczny, świat doświadczalny. Ten świat doświadczalny przez duszę świata jest, jest no, zmontowany z tego, co jest u podstaw, tego, co jest podłożem, tego, tego co już jest takie no, bardzo rozrzedzone czyli schyle materii. I materia wobec tego jest czwartym szczeblem tej drabiny. Proszę Państwa, różne starsze podręczniki podają taki, takie schematy, które też ja tutaj Państwu skopiowałem z podręcznika, czyli spolszczone zostały przez Panią Profesor Izydorę Dąbską. A to są, to są rysunki z takiego no już kultowego podręcznika do filozofii starożytnej niemieckiego podręcznika Iberwega. I to jest właśnie taki rysunek Iberwega pokazujący, pokazujący właśnie schemat hipostas u, u Plotyna, czy system emanacji w ontologii Plotyna, jak to przetłumaczyła pani profesor Izydora Dąbska. Proszę zobaczyć, jednia jest bardzo gęsta, jest bardzo, no jest tym tym takim punktem i tam jest, tam jest gęsto. Pierwsza hipostaza NUS już doznaje pewnego rozrzedzenia, ale nadal jest to, jest to dużo bytu. Proszę zobaczyć to jest, symbolizują to dwie linie. Dusza świata jest już bardziej rozciągnięta, jest, jest bardziej taka no, rzadka, ma mniejszą gęstość, symbolizuje to pojedyncza linia ciągła, Natomiast materia to już jest coś pomiędzy bytem i niebytem. Coś właśnie, proszę zobaczyć, linia przerywana, pojawiam się i znikam. I rzeczywiście dla Plotyna i neoplatoników, materia jest już czymś takim bardzo rzadkim czymś właśnie na granicy bytu i niebytu. Proszę Państwa, to zarazem ten schemat ma także znaczenie moralne. Bo ta gęstość bytu oznacza też gęstość dobra. Ta jednia czy prajednia to hiperpleres jest, 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 jest zarazem no, superdobrem. No i, i, i potem to, ta, ten ładunek dobra także się rozrzedza, a materia już no będąc no, czymś pomiędzy bytem i niebytem, właściwie, właściwie tego dobra prawie nie ma. W związku z tym też ten schemat ma, ma takie znaczenie, znaczenie moralne. Proszę Państwa, no, największe znaczenie ma jednia u, Platona, je, u Plotyna, jednia, którą... Mm, no, wszyscy, wszyscy jakoś kojarzą z absolutem Plotyna czy, czy z Bogiem Plotyna. I, I po prostu tak jak Państwu powiedziałem, co można o tym absolutie czy Bogu powiedzieć pozytywnego? No tylko to. Jedno. Jednia. I dlatego, że, że po prostu jednia, czy Bóg jest. Poza i ponad wszystkim, cokolwiek da się pomyśleć. Dawałem tego przykład. Czy Bóg jest dobrem, nie jest dobrem, jest hipel dobrem, czy jest bytem, nie jest hiper bytem, czy jest myślą, nie jest hipermyślą. Jest czymś ponad. Jest o. I, I w związku z tym, w związku z tym, właściwie poza tym jednym określeniem, że jest jedno. Wszystkie inne określenia są no swoiście negatywne, bo jest niepojęty, nieokreślony, nieskończony, bezpostaciowy, nienazwany, no, poza, poza tym, tą jednią właściwie niczego o nim nie można, nie można powiedzieć. Proszę Państwa, Plotyn kształcił się w Aleksandrii, Potem przyjechał do Rzymu, swoją szkołę i swoje nauczanie kontynuował w Rzymie, miał uczniów, i ci uczniowie, ci uczniowie założyli kilka, kilka szkół neoplatońskich, które tam trochę się między sobą różnią. Przede wszystkim przede wszystkim bezpośredni uczeń. Plotyna i no, taki jego przyjaciel Porfiriusz, który tak naprawdę nazywał się Malchos. On napisał życiorys Plotyna, on zredagował jego pisma. Te jego pisma noszą tytuł Enneady. Mamy je po polsku w tłumaczeniu profesora Adama Krokiewicza. I Porfiriusz kontynuował jakoś nauczanie Plotyna, popularyzował myśl Plotyna. Natomiast sam rozpoczął w Aleksandrii taką tendencję komentowania klasyków. Więc, no, jako neoplatonik, komentował Platona, ale także rozpoczął taką tendencję, która utrzymała się w neoplatonizmie, no, utrzymała się z uporem godnym lepszej sprawy mianowicie komentowania także pism Arystotelesa i za wszelką cenę no, uzgadniania filozofii, Platona, przede wszystkim a raczej Plotyna i Arystotelesa. Te uzgodnienia miały różną formę no zazwyczaj, zazwyczaj taką, że cały schemat metafizyki pochodził z Plotyna, natomiast kategorie Arystotelesa służyły opisywaniu relacji na poszczególnych Poszczególnych tych drabinach bytu i sprawiało to wrażenie pewnej spójności. Jest zresztą, była cała taka potem wielka moda, z którą najczęściej kojarzy się filozofia arabską, uzgodniania filozofii Platona i Arystotelesa. Jest dyskusja, kto tę modę zainicjował, no i wielu badaczy uważa, że to właśnie Aleksandryjscy neoplatonicy rozpoczęli ten taki proces pokazywania, że właściwie między platonizmem i neoplatonizmem z jednej strony, a arystotelizmem z drugiej strony nie ma żadnych Różnic są, tylko inne aspekty, to znaczy no Aristoteles jest tym szczegularzem, który, który mówi o, 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 o bytach na, na poszczególnym, na, na poszczególnej hipostazie, natomiast, natomiast, natomiast całą poprawną wizję świata ma, ma Plotyn. No na przykład Profiliusz także napisał i skomentował Kategoria Arystotelesa, czyli, czyli takie to mówiłem już o tym podstawowe pismo z logiki Arystotelesa. No i potem te kategorie Arystotelesa i wraz z komentarzem i wstępem Profiliusza, zresztą w dwóch wersjach, przetłumaczył już na łacinę i, i po prostu potem mistrzowie średniowiecza się nad tym biedzili. Tam zresztą tkwi źródło słynnego sporu o powszechniki. Proszę Państwa, sam Porfiriusz za najważniejsze uważał sprawy religijne. Więc właściwie ten neoplatonizm w jego wydaniu był pewną religią. Ostatecznie chodziło o zbawienie i była to, była to pewna, jeśli, jeśli, e, jeśli za religię uznamy, uznamy system, który ma doprowadzić nas do zbawienia po śmierci, to niewątpliwie, niewątpliwie neoplatonizm. Był taką raczej religią niż, niż, niż filozofią w takim klasycznym sensie galeckim. Był wrogiem chrześcijaństwa, napisał przeciw chrześcijanom. No i zresztą od tego momentu hmm, możemy mówić o pewnym sporze filozofii i chrześcijaństwa, tylko po prostu no, należy dość przytomnie zauważyć, to nie jest spór filozofii i religii. Bo neoplatonizm w tym wydaniu nie jest żadną filozofią, jest raczej religią, to jest konkurencja na poletku religijnym, a nie, a nie filozoficznym, bo właśnie, yy, tak jak powiedziałem, neoplatonizm, a szczególnie neoplatonizm, już po plotynie, to są raczej stanowiska religijne, czy no, sekty religijne, co bardzo dokładnie widać w szkole syryjskiej, w szkole syryjskiej, którą założył Jamblich i on przekształcił tę metafizykę Plotyna po prostu w taką spekulację politeistyczną. Tam po te kolejne, kolejne emanaty po prostu ponazywał imionami różnych bóstw. Sam zresztą był rozmiłowany w kabale i magii, jak mówił jeden z moich przyjaciół. Po prostu Jamlich poszedł w kulty. Korzystał z takiej interpretacji alegorycznej Platona, więc, różne rzeczy temu Platonowi przypisywał. No, zgodnie z pewną modą neoplatoników, zwiększył liczbę hipostas. Natomiast trzecia szkoła neoplatońska to już trochę późniejsza szkoła Proklosa. Proklos, który działał w Atenach i, i, i tam w Atenach się kształcił, gdy przejął ateńską szkołę. Neoplatońską. Zaczął nazywać ją Akademią nawiązując do Akademii Platona, tej Akademii no, rozpędzonej przez Sule w 86 roku przed Chrystusem. Tutaj właśnie w V wieku ta, ta Akademia, no, historycy filozofii przyznają, że no, Proklos ją Odnowił, że można mówić o, pewnym, o pewnej, pewnej restytucji Akademii Platońskiej. W związku z tym tę szkołę, szkołę ateńską, neoplatońską, założoną przez Proklosa, wiąże się z Akademią Platona. Sam Proklos no, rozpoczyna od takiego mistycyzmu w stylu Jamblicha. Ale no, stara się tam po prostu bardziej używać mitologii greckiej niż jakiejś wschodniej. Także Proklos, tak jak już powiedziałem, zgodnie z pewną modą neoplatoników, komentuje klasyków Platona, Arystotelesa, innych. Proklos dalej. Puszcza wodze fantazji zwiększa liczbę hipostaz. Zaraz Państwo zobaczą w wydaniu, w, w wydaniu Pro, Proklosa ta neoplatońska drabina już bardziej przypomina drabinę strażacką. Religijne cele neoplatonizmu Proklosa są ewidentne. Zresztą, zresztą to go interesuje. Napisał taki traktat, Elementatio Theologicae, Stoi z którego potem dokonano takiego wyciągu, go skomentowano i jeszcze na nieszczęście przypisano to Arystotelesowi. I to jest. I to jest Liber De Causis, księga o przyczynach, z którą no, w średniowieczu były kłopoty, bo w treści była neoplatońska, a miała, a miała po prostu autorstwo, wpisane autorstwo Arystotelesa I, i to, to właśnie było, był wyciąg z tekstu Proklosa, ty, typowo neoplatoński. Zresztą Podobny wyciąg zrobiono z Ennead Plotyna i nazwano to teologią Arystotelesa. Było z tym dość duże zamieszanie. Do dziś są dyskusje, kto to zrobił. W każdym razie będę jeszcze o tym mówił. Jednym z następców Proklosa, to już podaję dla takiej ścisłości historycznej, jednym z następców Proklosa w szkole ateńskiej był Simplicios, Simplikios, za którego w w 529 roku Justynian Wielki zamknął Akademię Platońską wraz z innymi szkołami pogańskimi i uważa się to za, za pewien, no, pewne no, zamknięcie dziejów tej, tej filozofii. Proszę Państwa, znów ten sam, ten, to samo autorstwo, autorstwo i Berwega, i spolszczenie pani Izydory Dąbskiej, systemu emanacji ontologii u Proklosa. Proszę zobaczyć już to, co było poszczególną, poszczególnym Poszczególną hipostazą, pojedynczą hipostazą u Plotyna, u Proklosa jest sferą, a więc jest sfera jedni, sfera nusa, sfera duszy świata. W, te, w tej, tę sferę jedni zajmują takie podjednie henady. Potem w sferze nusa są przeróżne inteligencje, a więc intuitywne, intuitywne i dyskursywne i tylko dyskursywne. W duszy świata są dusze bogów, demonów i dopiero dusze ludzkie, no i, no i na końcu jest świat materii. Także, także tak jak Państwu powiedziałem, no, ten neoplatonizm się rozwija w taki sposób, że ta drabina staje się coraz bardziej taka no, długa. W każdym razie, w każdym razie... Hmm, yy, takie myślenie, myślenie hierarchiczne, hierarchiczne myślenie o świecie i o w ogóle o różnych rzeczach, no, pozostawia nam neoplatonizm. W związku z tym ja nie kiedy mówię, że no, neoplatonik to jest ktoś taki, kto ma taką neoplatońską drabinę na siatkówce oka i jak widzi coś, to od razu musi uporządkować wyżej, niżej. Niekiedy no, tak to myślenie się wciska, że my, my myślimy, że to nawet świat jest tak uporządkowany. A na pewno tak są uporządkowane uporządkowane ludzkie instytucje. No, no różne, proszę zobaczyć. Nawet są takie rysunki. Jest. jest prezes, prezes ma pięciu zastępców, ci zastępcy każdy z nich ma po pięciu kierowników działów. Ci kierownicy działów mają tam swoich zastępców, ci z kolei tam mają jakichś tam menadżerów, potem jakichś koordynatorów. No to szczególnie państwowe instytucje mają taką bardzo piętrową budowę. No i na końcu jest y, y, szary lud pracy. Y, to jest. Także po kłosie neoplatonizmu. Zresztą no, różne, tak jak powiedziałem, instytucje są, są tak zbudowane, nam się niekiedy, no znów pod wpływem neoplatonizmu, wydaje, że to jest naturalny porządek rzeczy. No nie. Porządkowanie zawsze należy do, do jakości, do naszego intelektu i, i możemy, oczywiście w zależności jakie kryteria przyjmiemy, taki jest porządek. No jak będziemy... Hmm, porządkować ludzi no nie wiem według wzrostu to inaczej według wieku to inaczej według wagi to inaczej czyli czyli ten uporządkowanie zależy od od kryterium. No w neoplatonizmie jest takie jak państwu mówiłem. Co jeszcze można powiedzieć o tym neoplatonizmie? No przede wszystkim, że filozofia się przekształca w religię. To jest bardzo ważne, bo dlatego że to nam wyjaśni te dyskusje pomiędzy filozofią neoplatońską tą pogańską i potem no także neoplatońskimi filozofami chrześcijańskimi. Proszę państwa, yy, Dominuje irracjonalizm. Ten irracjonalizm jest taki, no nawet dojmujący już u Plotyna, Plotyn nie argumentuje, Plotyn mówi objawiono mi, zobaczyłem, przyśniło mi się. No, to są argumenty, które no, u Aristotelesa nie przeszłyby. Sposobem pracy jest właśnie łączenie poglądów. No, czyli tak, no, Objawiono mi, przyśniła mi się prawda, i do tej, czyli ja jestem właścicielem prawdy, i do tej prawdy dopasowuję cegiełki. Coś od Arystotelesa, coś od Platona, coś od Epikura. No i o, a ja tutaj jestem kryterium tego, ale to jest, z tego wychodzi taka mozaika, którą nazywa się po prostu synkretyzmem. Ponieważ, no, te źródła tego nauczania. Neoplatonik są takie właśnie subiektywne, no czyli, czyli yy, objawiono mi, przyśniło mi się, zobaczyłem. No, to, no to, to nie ma tu argumentów. Jaki może być argument? No, zaufanie dla autorytetu. W związku z tym, jak gdyby mocą tej filozofii jest moc autorytetu filozofa. W związku z tym wzrasta. Rola autorytetów, czyli nie ma także, że przekonuje nas argument, jakieś rozumowanie, sylogizm, jak u Arystotelesa. No przekonuje nas, że to mówi Plotyn, że to mówi Porfiriusz, że to mówi Jamblich. W związku z tym, no ta rola autorytetów w neoplatonizmie niepomiernie wzrasta. Proszę Państwa, to tyle. Jeśli, yy, jeśli chodzi o neoplatonizm w tej no, pierwotnej swojej wersji, on się właśnie zaczyna i będziemy mieli z nim do czynienia bardzo, bardzo długo, ale to już na następnych wykładach. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę.